Kutnej. Walka półzawodowa w kategorii do 70 kg. Zawodnik Łukasz Niemirski z Warriors Kozie Głowy skrzyżuje rękawice z Michałem Borowskim, elitarni MMA Team Oborniki Śląskie. W żółtych spodenkach Łukasz Niemirski, a w spodenkach szarych zawodnik z elitarni MMA Michał Borowski, który może się pochwalić naprawdę ciekawym rekordem amatorskim, 9 zwycięstw i 0 porażek. No i może też się pochwalić tym, że u Borowskich MMA jest rodzinne, ze względu na to, że jest to syn Łukasza Borowskiego, którego Państwo mogą kojarzyć między innymi na przykład z walki z Trypsonem. Dokładnie tak, to jest potomek właśnie Łukasza Borowskiego. Od razu stara się zejść. Wyniesienie. Mocne rozbicie, przeskoczył chyba do pozycji bocznej, tak jest, jeszcze tam walczy. To jest dobra pozycja dla Michała Borowskiego. Zdecydowanie. Bardzo ładnie ucieka cały czas tą nogą, żeby nie dać się złapać w półgardę. Głowa złapana, no ale ten uchwyt za chwilę zostanie poluźniony. To mówi klasyk z bocznej nie udusić, prawda? Ale cały czas w tej bocznej znajduje się Michał Borowski, chwilkę pewnie popracuje. Nie wiem, czy jest potrzeba, aby pompował się Łukasz Niemirski. Teraz już puścił tą głowę i... To jeszcze a propos klasyków, to inny klasyk mówi: w 10 sekund cię obalę i będę miał cię w bocznej. Tak jest, dokładnie. Mniej więcej tak tutaj się stało. Błyskawiczna akcja Michała Borowskiego, który obalił, zdobył pozycję boczną, a teraz przyszedł do dosiadu. No i w tym dosiadzie naprawdę już może być bardzo niebezpiecznie dla Łukasza Niemirskiego, bo teraz już jest pełny dosiad, już jest kontrola i może być ground and pound, właśnie rozpoczyna rozbijanie swojego rywala zawodnik z Obornik Śląskich. Tak, Łukasz cały czas mocno, mocno przyklejony do Michała, ale to nie... Odsunął się od siatki, żeby... To nie jest sposób na to, dokładnie. Wcześniej czy później te ciosy rozbiją, ręce puszczą. No i na głowę będzie spadały kolejne mocne ciosy. Łukasz musi z tego uciekać, musi próbować odzyskać półgardę, musi nawet za cenę oddania pleców próbować się wykręcić, bo to jest fatalna dla niego pozycja. A zdecydowanie zbyt dużo czasu zostało, żeby próbować przetrzymać, bo to jeszcze prawie minuta do zakończenia tej pierwszej rundy, a kolejne mocne ciosy spadają na głowę zawodnika z Warriors Kozie Głowy. No i co teraz? Jest próba przejścia do balachy, ale chyba uda się. Jest prosta ręka, ale nie klepie, nie klepie. Klepie. No i klepnął. Poddanie. Michał Borowski po raz kolejny wygrywa swój pojedynek przez balachę. Dziesiąta walka zakończona zwycięstwem przez Michała Borowskiego w tej półzawodowej karierze. No naprawdę trzeba zwrócić uwagę na to, że zaprezentował się w swoim kolejnym pojedynku bardzo, bardzo dobrze Michał Borowski. Ostateczny werdykt. Drodzy Państwo, oficjalny werdykt przez Rachę wygrywa w drugiej minucie, 23 sekundzie, Michał Borowski! Zdążył ubrać czapkę. Zwycięzca walki Michał Borowski.